co tak naprawdę wydarzyło się na pielgrzymce? I gdzie jest pani Kazimiera Zaręba? Dzisiejsza historia jest jedną z tych nie do uwierzenia. Dlaczego? Bo coś, co wydaje się wręcz niemożliwe, w tym przypadku ma miejsce. Pomimo tego, że historia jest dość znana, to uważam, że dopóki nie ma odpowiedzi, warto przekazywać ją dalej, po prostu przypominać o tym, co się wydarzyło. Bo może taka opowieść trafi do kogoś, kto nawet nie jest świadomy tego, że może pomóc. Że jest w stanie otworzyć nową, dotąd nieznaną drogę, na końcu której znajduje się klucz do rozwiązania zagadki. Dzisiejsza opowieść nie jest przypadkowa. Z racji tego, że ten odcinek będzie już 10. na tym kanale, postanowiłam stworzyć ankietę z zapytaniem o sprawy kryminalne, które interesują Was najbardziej, i pojawiły się odpowiedzi, co prawda nie były one jednomyślne, ale znaczącą większością głosów wygrała opcja dotycząca zaginięć. Z racji tego, że jest to 10. odcinek, a w tym roku we wrześniu minęło 10 lat od tego zaginięcia, postanowiłam, że omówię sprawę pani Kazimiery Janiny Zaręby. Rok 2012 był dość intensywny, jeśli chodzi o kwestie na przykład polityczne, bo to wtedy ówczesny prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę emerytalną, wydłużającą wiek emerytalny do 67 roku życia. W tym roku rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa Europy w piłce nożnej, organizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę, czyli Euro 2012. Był to również rok, który rodzina pani Kazimiery Zaręby zapewne pamięta do dziś. Pani Kazimiera to mieszkanka Bełchatowa, czyli miasta w województwie łódzkim. Miasta oddalonego od Łodzi o około 60 km, natomiast od Piotrkowa Trybunalskiego o około 30 km. Z opowiadań rodziny jasno wynika, że pani Kazimiera zawsze była bardzo religijną osobą. Kiedy mieszkała na jednym z bełchatowskich osiedli, bywało nawet i tak, że potrafiła kilka razy dziennie być w kościele. Należała do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie, w której w tamtym czasie swoje kapłańskie zadania wykonywał ksiądz Piotr. Był to młody wikary, z którym 79-letnia wtedy kobieta się zaprzyjaźniła. Najbliższa rodzina pani Kazimiery zgodnie twierdzi, że traktowała go jak syna. Ksiądz Piotr często odwiedzał ją w domu. Wyglądało to tak, jakby mieli ze sobą bardzo dobry kontakt. Może nawet w pewien sposób, jakby byli ze sobą zżyci. Pani Kazimiera chętnie brała udział w wycieczkach sakralnych, kilkukrotnie uczestniczyła w pielgrzymce do Lichenia czy Częstochowy. Kobieta była bardzo samodzielna. Świetnie sobie radziła z codziennymi obowiązkami, nie było więc powodu, dla którego miałaby nie pielgrzymować do Wilna. A taką pielgrzymkę organizowała parafia pani Kazimiery. Pomimo tego, że córki nalegały na to, żeby ich mama jednak została w domu, po prostu odpuszczając sobie wyjazd, bo tak daleka podróż autobusem będzie dla niej zbyt męcząca, to kobieta stanowczo oznajmiła, że i tak pojedzie. Poza tym, że mieli jechać znajomi z parafialnego kółka różańcowego, znajoma z osiedla, na którym mieszkała pani Kazimiera, to również zaprzyjaźniony ksiądz Piotr. I to właśnie wspomniany wikary miał namawiać panią Kazimierę na tę pielgrzymkę. Był w domu seniorki nawet na dzień przed planowanym wyjazdem. Zdaniem rodziny pani Kazimiera pojechała na tę wycieczkę przez wzgląd na ulubionego księdza. Pomimo tego, że kobieta już wcześniej brała udział w takich zorganizowanych wyjazdach, to wszystkie odbyły się w kraju. Ten miał być pierwszym zagranicznym, dlatego bez wahania zapisała się na listę uczestników. Poza tym, że chciała spełnić swoje marzenie i po prostu zobaczyć obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, to dodatkowo jechała z konkretną intencją. Chciała się pomodlić o pomyślność i zdrowie dla całej rodziny. Zbiórka wszystkich uczestników pielgrzymki odbyła się w piątek 28 września 2012 roku, z samego rana na parkingu przy kościele. Tam też został podstawiony autokar.
pielgrzymce brało udział 55 osób. Plan był jednak taki, by podzielić długą i męczącą trasę, więc po drodze zatrzymano się w Augustowie i tam wszyscy uczestnicy pielgrzymki przenocowali. Z Augustowa do Wilna jest jeszcze jakieś 215 km. Kolejnego dnia rano, czyli w sobotę 29 września, pielgrzymka wyruszyła w kierunku Wilna, jednak w planie wycieczki było jeszcze zwiedzanie miejscowości Troki. Troki uznawane są za jedno z najpiękniejszych miast na Litwie. Położone na Pojezierzu Wileńskim z wieloma zabytkami, w tym z gotyckim zamkiem na jednej z wysp jeziora Galve, miasto oddalone jest o około 30 km od Wilna, także praktycznie w każdej organizowanej wycieczce do stolicy Litwy staje się takim punktem obowiązkowym. Jeśli chodzi o wyjazd z Bełchatowa, to kolejnym zaplanowanym przez nich miejscem miała być kaplica w Ostrej Bramie. No właśnie, może teraz kilka słów o samym Wilnie. Jest to największe miasto na terenie Litwy, będące jej stolicą, położone na Pojezierzu Wileńskim. Turystów przyciąga wieloma zabytkami, natomiast wiernych okazałymi cerkwiami i kościołami. Istotnym symbolem tego miasta jest też kaplica w Ostrej Bramie, odwiedzana przez turystów i wiernych z całego świata, ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wracając do pielgrzymów z Bełchatowa. Dotarli do kaplicy w Ostrej Bramie, gdzie mieli umówioną mszę w języku polskim. Swoją drogą msze w tym miejscu odbywają się w dwóch językach, polskim i litewskim. Wszyscy uczestnicy tej pielgrzymki wzięli udział we mszy, pani Kazimiera Zaręba również. Ale jak się później okazało, tylko do pewnego momentu. Kiedy msza się skończyła i uczestnicy pielgrzymki opuścili kaplicę, okazało się, że kogoś brakuje. I tą osobą była właśnie pani Kazimiera. Niektórzy uczestnicy zastanawiali się, gdzie jest kobieta, inni z kolei byli zdenerwowani faktem, że być może trzeba będzie przerwać wycieczkę. Tu pojawiło się kilka hipotez. Ktoś sobie przypomniał, że pani Kazimiera bardzo chciała kupić pocztówki i znaczki, dlatego mogła wyjść z kaplicy szybciej, a ponieważ nie znalazła ich w pobliżu Ostrej Bramy, oddaliła się na tyle, że po prostu się zgubiła. Inna zakładała, że wyszłaby poszukać toalet. Kilka osób rozpoczęło poszukiwania kobiety wraz z przewodniczką, która została poinformowana, ale też i sama zauważyła problemy z pamięcią i koncentracją pani Kazimiery już na początku zwiedzania. Kobieta miała oddalać się od grupy, zapominać o ustalonym miejscu zbiórek. Niestety, w tamtym momencie przewodniczka niewiele z tą wiedzą zrobiła. Uczestnicy pielgrzymki, którzy mieli o tym poinformować, również nie. Zabrakło jednej osoby, która zechciałaby zaopiekować się panią Kazimierą. W kwestii czasu poszukiwania czy oczekiwania na to, aż pani Kazimiera przyjdzie w umówione miejsce, pojawiły się pewne rozbieżności. Jedna grupa uczestników twierdziła, że czekali na kobietę zaledwie 15 minut, inni, że 30. W międzyczasie ksiądz Piotr próbował dodzwonić się do pani Kazimiery, ale słuchawkę podniosła jej córka będąca wtedy w Polsce. Okazało się, że pani Kazimiera nie zabrała ze sobą telefonu. Wtedy najbliżsi dowiedzieli się, że kobieta zaginęła, ale nie przypuszczali, że organizatorzy pielgrzymki postąpią w taki, chyba nawet można powiedzieć, nieczuły sposób. Pani Kazimiery nadal nie było, pozostawało więc pytanie, co dalej? Podjęto decyzję, że wycieczka będzie kontynuowana zgodnie z planem. Mało tego, po tym jak zgłoszono sprawę zaginięcia na policję, z założeniem, że służby zajmą się poszukiwaniami, prawdopodobnie stwierdzono, że wszystko, co było możliwe do zrobienia, zrobione zostało i można wracać do Polski. Faktem jest, że Wilno jest bardzo obleganym turystycznie miastem i znalezienie kogokolwiek, tym bardziej bez wyraźnego oznaczenia, typu chusta w jaskrawym kolorze czy jakaś opaska, graniczy z cudem. Ponadto nikt nie posiadał zdjęcia kobiety. Ale decyzja o powrocie, owszem, zgodna z planem, do dzisiaj budzi niemałe kontrowersje. W każdym razie pielgrzymka wyjechała z Wilna około godziny 14:00,
po czym prawie wszyscy uczestnicy wrócili do Bełchatowa. Prawie, bo brakowało pani Kazimiery. Co się dzieje dalej? Praktycznie nic. Jedyną rzeczą, którą otrzymała rodzina, była torba pani Kazimiery. Informacji, gdzie jest ich mama czy babcia i co się tak naprawdę stało, po prostu nie było. Każdy z uczestników wrócił do swojego życia. Ksiądz Piotr przestał przychodzić do rodziny pani Zaręby, wręcz jej unikał. Podobnie zresztą jak sąsiadka z osiedla, która też była na tym wyjeździe. Kiedy rodzina postanowiła działać w sprawie zaginięcia, okazało się, że i w tym przypadku niewiele zrobiono. Nie obdzwoniono szpitali, nie poinformowano polskiej ambasady. Dopiero w niedzielę, czyli kolejnego dnia po zaginięciu, zrobił to wnuk kobiety, który swego czasu wspominał, że nawet konsul był zdziwiony tym, że to on zgłasza zaginięcie, a nie organizator wycieczki. Rodzinie pani Kazimiery udało się ustalić, kto zbierał pieniądze na ten wyjazd, w której firmie został wynajęty autobus, że rolę opiekuna duchownego przejął ksiądz Piotr, a pielgrzymi zostali ubezpieczeni dopiero po przyjeździe do Polski. Natomiast nie ustalono, kto faktycznie był organizatorem tej pielgrzymki. Rodzina zgodnie twierdziła, że miała wrażenie, jakby coś przed nimi ukrywano. Najbliżsi zaginionej kobiety zgłosili zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci narażenia przez organizatorów wycieczki na utratę zdrowia lub życia Kazimiery Zaręby. Jednak prokurator nie dopatrzył się żadnych uchybień ze strony organizatorów i odmówiono wszczęcia takiego postępowania. Wcześniej jednak córka pani Kazimiery miała usłyszeć, że w wieku zaginionej, czyli 79 lat, nie powinno się jej pozwalać na tak dalekie i samotne wyprawy. Ale przecież nie pojechała sama. Poza nią było jeszcze 54 innych uczestników. Chociaż, jak wspominała rodzina, niektórzy z nich wprost powiedzieli, że nie pojechali do Wilna, by kogoś pilnować czy szukać, a zwiedzać. I że właściwie to pani Kazimiera powinna na siebie po prostu uważać. W trakcie poszukiwań okazało się, że istnieją nagrania z monitoringu, na których widać panią Kazimierę. Na jednym z nich można zauważyć, jak przez kilka godzin krąży po parkingu, gdzie wcześniej stał autokar. Pojawiła się tam zaledwie godzinę po tym, jak autokar wraz z pielgrzymami odjechał. Widać również, że kobieta próbowała dostać się do samochodów, łapiąc za klamki. Nie znała adresu hotelu, w którym mieli zaplanowany nocleg. Nie wiedziała, dokąd pójść, więc po prostu czekała na parkingu. Ale nikt po nią nie wrócił. Kolejne nagranie, na którym widać kobietę, było z 30 września, czyli z niedzieli, z godziny około 3 nad ranem. Pochodziło ze stacji benzynowej niedaleko osiedla mieszkaniowego, oddalonego od ostrej bramy o kilka kilometrów. Rodzina podejrzewała, że ktoś musiał panią Kazimierę podwieźć, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie dałaby rady pokonać takiego dystansu piechotą. Z ustaleń litewskiej policji wynikało, że na stacji benzynowej pani Kazimiera chciała kupić rumianek. Miała na sobie płaszcz i okulary, a w ręku torebkę. Istniała co prawda pewna bariera językowa, jednak sprzedawczyni posługiwała się językiem polskim i wyjaśniła kobiecie, że aby go kupić, musi udać się do apteki. Po tej krótkiej rozmowie pani Kazimiera odeszła. Podobno nie sprawiała wrażenia ani zagubionej, ani wystraszonej. Ostatnie nagranie pochodziło z godziny około 9:20 z osiedla niedaleko wspomnianej stacji benzynowej, gdzie pani Kazimiera miała rozmawiać z lokalnym dozorcą. Nie miała już wtedy ani płaszcza, ani torebki, a do mężczyzny miała powiedzieć, że jest jej zimno. Próbowała dostać się do jednego z samochodów na pobliskim parkingu, ale gdy się to nie udało, odeszła i ślad po niej zaginął. Przeszukano pobliskie lasy i osiedla, przesłuchano mieszkańców, ale nie natrafiono na żaden trop. W międzyczasie pojawiła się informacja, że już w trakcie noclegu w Augustowie współlokatorka pani Kazimiery miała zauważyć jej niestandardowe zachowanie. Miała ona wstać w nocy, ubrać się i próbować wyjść. Podobno źle się czuła i chciała wracać do domu. Z kolei uczestnicy pielgrzymki jej zachowanie mieli tłumaczyć chorobą. Miał to być Alzheimer,
czyli choroba skutkująca między innymi trudnościami w zapamiętywaniu czy też rozproszeniem uwagi, to w łagodnym stadium, natomiast w najbardziej zaawansowanym mogą to być problemy z wykonywaniem podstawowych czynności, takich jak ubranie się czy jedzenie, jak również problemy z rozpoznaniem najbliższych osób. Ale z tego, co mówiła rodzina, wynikało, że nigdy takiej choroby nie stwierdzono u pani Kazimiery. Tłumaczyli, że jej zachowanie mogło być spowodowane tym, że był to podniosły moment w jej życiu, spełniała swoje marzenie. Poza tym był to pierwszy raz, kiedy wyjeżdżała za granicę. Mieli też żal do uczestników i chyba nadal mają. Jeśli faktycznie coś takiego miało miejsce, to żaden z nich nie poświęcił nawet chwili, by ich o tym poinformować. Rodzina deklarowała, że pojechałaby po swoją mamę czy babcię, ale nikt nie dał im szansy na to, by zapewnić jej bezpieczeństwo. Z tego, co udało się ustalić najbliższym zaginionej, wynikało, że kobieta mogła się również zdenerwować tym, że ksiądz Piotr po kilku kilometrach podróży przesadził kobietę na tył autokaru. Pani Kazimiera siedziała na samym początku pojazdu i prawdopodobnie zakładała, że tak zostanie aż do samego Augustowa. Rodzina twierdziła, że ta zmiana mogła ją wyprowadzić z równowagi, o ile jakiekolwiek złe samopoczucie czy dziwne zachowanie miało miejsce. Po zaginięciu pani Kazimiery jej najbliższa rodzina pojechała do Wilna. Dotarli do Ostrej Bramy, rozmawiali nawet z proboszczem. Okazało się, że nie wiedział on o tym, że ktoś zaginął w trakcie pielgrzymki. A rozpowszechnienie tej informacji jeszcze tego samego dnia mogło w jakimś stopniu przyczynić się do szybkiego odnalezienia. Poszukiwania pani Kazimiery zaangażowana była polska i litewska policja, wojsko i harcerze, jak również Polacy mieszkający na Litwie. Wolontariusze szukali pani Kazimiery w kościołach i przytułkach, ale też wśród bezdomnych na ulicach Wilna. Rozklejano plakaty informujące o zaginięciu. W poszukiwania kobiety zaangażowała się również Fundacja Itaka. Co jakiś czas sprawa była nagłaśniana przez lokalne media. Rodzina skontaktowała się ze wszystkimi polskimi instytucjami w Wilnie, wynajęła nawet detektywa. Sprawdzono wszystkie domy pomocy społecznej i noclegownie. Rodzina miała nawet możliwość podjęcia próby rozpoznania dotąd niezidentyfikowanych zwłok, ale nie przyniosło to żadnych efektów. Wileńska policja pobrała też DNA od córki pani Kazimiery, by móc je porównać w przyszłości z innymi niezidentyfikowanymi osobami. Rodzina kontaktowała się nawet z jasnowidzami, również z tym z Człuchowa. Jeden twierdził, że kobieta żyje na przedmieściach Wilna, inny, że wśród litewskich Romów. Córki odwiedziły nawet wspomnianą dzielnicę. Sprawdzano też wskazaną lokację na przedmieściach, ale nikt tam o kobiecie nie słyszał. Chyba najbardziej bulwersująca jest postawa księdza Piotra, który w pierwszym etapie wręcz unikał rodziny pani Kazimiery, ale zdarzyła się jedna sytuacja, w której ksiądz wraz z właścicielem firmy, z której został wynajęty autokar, odwiedzili najbliższych zaginionej. Duchowny, mimo że przed zaginięciem sprawiał wrażenie, jakby cenił sobie towarzystwo pani Kazimiery i wydawało się, że będzie jedną z pierwszych osób, które wykażą się jakimkolwiek działaniem jeszcze wtedy w Wilnie, to niestety było to mylne wrażenie. Konkretnych działań zabrakło, refleksji również. Ksiądz twierdził, że wszystko, co było możliwe do zrobienia w tej sprawie, zrobiono, a on nie ma sobie nic do zarzucenia. Nigdy nie przeprosił. W trakcie tego spotkania ksiądz miał nawet powiedzieć, że pani Kazimiera jest sama sobie winna, bo przecież nie musiała jechać. Mogła zostać w domu. Chociaż minęło już 10 lat, to na ten moment wygląda to w ten sposób, że to, co się stało z panią Kazimierą, dalej nie jest jasne. Odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie zaniedbań organizatorów wycieczki, natomiast ksiądz Piotr, jeśli chodzi o kwestie prawne, nie dopuścił się żadnego zaniechania i nie było podstaw, by miał ponieść jakiekolwiek konsekwencje w związku z zaginięciem pani Kazimiery. Bo jeśli chodzi o kwestie etyczne, to moglibyśmy podyskutować. Co do dalszych losów tego duchownego, to został on przeniesiony do innej parafii w Łodzi. Rodzina cały czas myśli o zaginionej kobiecie.
zastanawia się nad tym, co się mogło wydarzyć, czy gdyby kobieta zabrała ze sobą telefon, dzisiaj byłaby bezpieczna w swoim rodzinnym mieście, czy gdyby wycieczka poczekała te kilka godzin dłużej, pani Kazimiera szczęśliwie wróciłaby do domu. Córki cały ten czas żyją nadzieją, że kobietę ktoś przygarnął i się nią opiekuje, że mogła stracić pamięć, ale żyje. Nadal czekają na nowe informacje. Mają nadzieję, że ktoś zadzwoni z wyjaśnieniem. A może będzie to ich zaginiona mama? Chyba każdy, kto kiedykolwiek usłyszał o tym, jak doszło do tego zaginięcia, ma chwilę refleksji. Nie może uwierzyć w to, że zostawiono starszą kobietę zupełnie samą w centrum zupełnie obcego miasta, odwiedzanego przez tysiące turystów, w obcym kraju, tak naprawdę samą sobie. Jak pokazuje historia pani Kazimiery, że do tego, by zaginąć, nie potrzeba ani nocy, ani opuszczonych miejsc. Można zaginąć wśród tłumu ludzi w biały dzień. Historia pani Kazimiery jest bardzo poruszająca. Same okoliczności zaginięcia są wręcz nie do uwierzenia, bo przyjazd przecież zorganizowany w tak ważne miejsce dla osób wierzących, a jednocześnie tak bardzo turystyczne. Środek dnia. Wielu uczestników pielgrzymki, zaprzyjaźniony ksiądz. Wydawałoby się, że wszystko jest tak dobrze zorganizowane, że jest po prostu bezpiecznie. Okazało się inaczej. Mnie dodatkowo uderzyła kwestia odpowiedzialności organizatorów za takie wyjazdy. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że poczucie bezpieczeństwa, które towarzyszy w trakcie takich wypraw, że kogoś obchodzimy, że ktoś się nami zajmie w jakiejś kryzysowej dla nas sytuacji, jest tak bardzo złudne. I owszem, zgadzam się z tym, że organizator nie może ponosić odpowiedzialności za zachowanie dorosłych i zdrowych osób, a każdy uczestnik sam powinien pilnować czasu zbiórki czy kojarzyć jej miejsce, ale jak widać, w życiu bywa różnie. W przypadku pani Kazimiery, jak wynika ze stanowiska prokuratury rejonowej w Bełchatowie, problemy dotyczące złego samopoczucia nie były zgłoszone od razu. Informacja pojawiła się podobno jakiś czas po powrocie z pielgrzymki do Polski, stąd jeszcze w Wilnie nie miał on jak zareagować. Ale czy gdyby o tym wiedziano jeszcze wtedy, coś by z tym zrobiono? Można mieć tylko nadzieję, że tak. Z kolei z opinii specjalistów wynika, że osoby starsze mają obniżoną tolerancję stresu. Utrata poczucia bezpieczeństwa może skutkować powstaniem silnego lęku, a to z kolei problemami z pamięcią, brakiem orientacji w terenie, przez co łatwiej seniorzy mogą się zgubić. W latach 2017-2019 osoby w wieku senioralnym stanowiły między 9 a 11% ogólnej liczby wszystkich prowadzonych spraw poszukiwawczych. Okazuje się również, że niedopatrzenia organizatorów pielgrzymek nie są wcale rzadkością. Jedną z najgłośniejszych spraw był wypadek jadącej grupy pielgrzymów na Jasną Górę, w którym zginęło 14 osób. Jak się okazało, istniało wiele nieprawidłowości, w tym m.in. brak aktualnej listy uczestników wycieczki, czy też chociażby dopuszczenie do pracy kierowcy człowieka, który z przyczyn zdrowotnych nie powinien posiadać uprawnień do kierowania autobusami czy ciężarówkami. Jeśli chodzi o sprawę pani Kazimiery, to na Litwie została ona umorzona po 3 latach, natomiast czynności w związku z zaginięciem kobiety w bełchatowskiej policji zostały zakończone w 2017 roku. Jednak stanowisko jest takie, że w razie jakichkolwiek informacji poszukiwania kobiety mogą zostać wznowione. Także wracając do samego początku i tego, że może ktoś z Was lub Waszych bliskich ma jakieś informacje w sprawie tego zaginięcia. Może był akurat w tym czasie w Wilnie i ma jakieś fotografie, do których teraz mógłby wrócić. Bo może gdzieś tam, w tle, na drugim planie jest właśnie zaginiona pani Kazimiera Zaręba. Podam jeszcze rysopis poszukiwanej kobiety. Może to sprawi, że łatwiej będzie skojarzyć pewne fakty czy właśnie osoby ze wspomnianych zdjęć. W dniu zaginięcia pani Kazimiera ubrana była w czarną spódnicę, białą bluzkę, żakiet w kolorze chabrowym, szary płaszcz i zielony beret.
Kobieta o wzroście między 151 a 155 cm, o wadze między 50 a 69 kg, brunetka, włosy krótko ścięte, oczy jasne. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.